Świat, polityka, genewski impas w sprawie powstrzymania nuklearnych zapędów Iranu. John Kerry, amerykański sekretarz stanu, od piątku w Genewie montuje koalicję, której głównym zadaniem ma być lobbying na rzecz ograniczenia nuklearnego programu Teheranu. Starania Johna Kerry'ego wspiera prezydent Barack Obama telefonicznymi rozmowami. Negocjacje budzą wielkie nadzieje i potężne opory, przede wszystkim Izraela, który nie wierzy w irańskie zapewnienia i żąda nałożenia sankcji na państwo, które wbrew ogólnoświatowym układom rozwija sektor nuklearny. Iran utrzymuje, że Teheran nie zamierza używać broni nuklearnej, a technologie i surowce są zagospodarowywane dla potrzeb sektora medycznego i energetycznego kraju. Kerry przybył do Genewy w krytycznym momencie, kiedy jego sojusznicy z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec ponosili sromotną klęskę, a na drodze do wypracowania jakiegokolwiek konsensusu stanęły sankcje redukcji jądrowych koncesji. Minister spraw zagranicznych Iranu, Mohammad Jafar Zarif, po spotkaniu z Kerrym stwierdził, że nie udało się przezwyciężyć impasu w rozmowach irańsko-amerykańskich. Główny irański negocjator nuklearny, wiceminister spraw zagranicznych Abbas Arabaci, trwającą prawie 5 godzin wieczorną sesję opisał jako spotkanie produktywne, zaznaczył jednak, że nie wypracowano żadnych wniosków. Mamy jeszcze wiele do zrobienia, powiedział przed sobotnią turą rozmów. Pod warunkiem wypracowania chociaż prowizorycznego, tymczasowego porozumienia do prowadzonych rozmów gotowa jest przystąpić Rosja i Chiny. Jednak premier Izraela Benjamin Netanyahu uważa, że wchodzenie w jakiekolwiek układy z Iranem to zły deal. Biały Dom uważa, że krytyka Izraela jest przedwczesna, ponieważ dotąd nie osiągnięto porozumienia i nie podpisano żadnej umowy. Tymczasem, jak donosi Reuters, już w piątek Netanyahu wyraził dezaprobatę dla polityki mocarstw dążących do ograniczenia programu nuklearnego Iranu. Kerry zaraz po wizycie w Izraelu stwierdził, że w sprawie Iranu sytuacja jest napięta. W Genewie, gdzie przybył jako gracz o wysoką stawkę, Kerry miał przede wszystkim dopiąć wszystkie luki w ewentualnej umowie z Iranem. Barack Obama wobec niepokojących informacji napływających z Izraela zdecydował się na osobisty telefon do Jerozolimy, a także innych sojuszników USA w tym rejonie świata. Arabia Saudyjska. Krążące pogłoski bowiem mówią, że Izrael montuje blok, który ma pokrzyżować plany amerykańskim umową z Iranem. Po telefonicznej rozmowie z Netanyahu Biały Dom wydał lakoniczne oświadczenie, w którym podkreślono ogromne zaangażowanie wielu przywódców państw w sprawę negocjacji w Genewie, których celem jest zapobieganie dalszemu rozwojowi zbrojeń nuklearnych w Iranie. Zapewniono też, że negocjacje będą kontynuowane, a sojusznicy w tej sprawie pozostaną w ścisłym kontakcie. Nie podano ani szczegółów samej rozmowy, ani tonu, w jakim ją przeprowadzono. Barack Obama twierdzi, że niepokój Jerozolimy to wynik wiekowych i bardzo drażliwych stosunków pomiędzy Iranem i Izraelem. Netanyahu ostrzegł, że jeśli Kerry i jego europejscy sojusznicy chociaż na chwilę zastosują ulgę w nałożonych sankcjach w zamian za częściowe zawieszenie programu nuklearnego, dadzą Teheranowi możliwość zawarcia transakcji stulecia i pozwolą wbrew pozorom jeszcze lepiej rozwinąć nuklearny potencjał. Benjamin Netanyahu oświadczył, że jeśli dyplomacja nie powstrzyma tego pędu zbrojeń jądrowych na Bliskim Wschodzie, otwarta zostanie perspektywa dla wojskowego wykorzystania instalacji nuklearnych Iranu. Stany Zjednoczone zapewniły Izrael, że całkowicie zgadzają się z koncepcją zapobiegania kumulowania się jądrowego potencjału w Iranie. Teheran, jak udało się dowiedzieć agencji Reuters, usiłuje wynegocjować ulgę w sankcjach finansowych, które nałożyły na Iran Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Chodzi o embargo na sprzedaż ropy naftowej, które poważnie uderza w irańską gospodarkę. Barack Obama powiedział, że sojusznicy są otwarci na skromne ulgi w sprawie sankcji, jeśli Iran zahamuje program nuklearny i będzie postęp w rozmowach na temat trwałego porozumienia w tym zakresie. Waszyngton i jego sojusznicy uważają, że Teheran wykorzystuje swój cywilny program nuklearny jako przykrywkę dla poszukiwania zdolności do rozwoju zbrojeń nuklearnych kraju. Iran tym rewelacjom zaprzecza. Mój serwis. blogspot.com